Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, cześć czołem, boom, headshot, dziwnym zachodem z X-Coma, miodem, Patryk Rojerojewski, Roy Playing Games, oczywiście long shortcik z gry, której kibicowałem od samych początków, tak, pojawienia się jakichkolwiek informacji na jej temach. Moi drodzy, zanim przejdziemy do takiego skróconego opisu, czym ten twór jest, czym ten program się je, pragnę zaznaczyć, że mamy do czynienia jakby z pierwszym, większym dziełem warszawskiego studia Creative Forge Games, który zasila weteranów, którzy pracowali wcześniej nad takimi hitami jak Call of Juarez, żeby zostać w klimacie właśnie Dzikiego Zachodu, Dead Island czy Shadow Warrior. Moi drodzy, mamy tutaj inaczej. Na początku myślałem, że będzie to taka typowa westernowa nakładka na mechanikę znaną chociażby z serii gier X-Com z naciskiem na te ostatnie odsłony, czyli Enemy Unknown właśnie między innymi. Niedawno temu chyba ostatni właśnie longshortik był z gry A2B Fallen Protocol, gdzie mieliśmy X-Com połączony z Falloutem. Teraz mamy jakby X-Com połączony z westernem z naciskiem na pierwszego i drugiego Desperadosa. Nie wiem, czy pamiętacie taką krótką serię gier, które jawnie nawiązywały do mechaniki z kolei z gier Commandos Behind Enemy Lines, między innymi. Okej, okay, minęły 2 minuty, ja wam wymieniłem mnóstwo tytułów, ale może właśnie przez to łatwo odróżnić Zagrajmera od prawdziwego gracza. Moi drodzy, Hard West pograłem i tak jak na początku myślałem, że to będzie delikatna polska nakładka, pozytywnie gra mnie zaskoczyła. Ona ma całkowicie swoją własną koncepcję, swoje oryginalne podejście do tematu, zarówno fabuły, narracji, mapy, powiedzmy takiej strategicznej, przywodzącej na myśl troszeczkę serię Heroes, jak i taktycznej, gdzie zostały zaimplementowane bardzo fajne, ciekawe, nowatorskie rozwiązania. Ale do tego sobie przejdziemy kontynuując zabawę, jednak zanim to nastąpi, rzućmy okiem mniej więcej jak wygląda kampania. Zaczynamy od tego sektoru. Ciężkie czasy, tu ukończyłem na 100%. Możemy pójść w tą stronę, tu się cofnąć. Możemy zacząć całkowicie inną historię. Generalnie zaczynamy bardzo mocnym akcentem, gdzie to rodzince złożonej z męża, żony i syna, no przytrafia się pewna tragedia. Nie chcę za bardzo spoilerować, ale zaczynamy z bardzo mocnego kopa. Gra też, dlaczego mówię nie dziki zachód, ale dziwny zachód. Ze względu na to, iż mamy tutaj do czynienia z wieloma elementami z fantastyki. Tak, okultyzm, demony, zło i tak dalej, i tak dalej. I bardzo fajnie hybryduje to podejście do tematów, system troszeczkę rozwoju postaci. Przejdźmy sobie do tego wszystkiego na spokojnie, wracając do menu, wznawiając grę. Na słowa uznania na pewno zasługuje narracja, gdzie takim posępnym, szorstkim głosem komentowana jest cała historia, obrazowana za pomocą takich komiksowych, klimatycznych grafik. Dlatego wszystkich miłośników ogólnie filmów westernowych gra powinna cholera urządzić, a szerzej o westernach powiedzieliśmy sobie też w longshorcie z Call of Juarez Gunslinger bodajże. Ale zaraz sobie do tego też przejdziemy na zasadach pewnego przypomnienia. Tak wygląda mapa główna przed rozpoczęciem, powiedzmy, typowej akcji. Ona w zależności od sektoru fabularnego rozdziału jest kompletnie inna. Raz wydobywamy kruszec różnymi metodami, żeby potem go oczyścić, wydobyć złoto, tak? Oczyścić te metale. Tutaj z kolei zbieramy schematy, które dokonują rozbudowy naszego wyposażenia i możliwości zakupu coraz to lepszych elementów wchodzących w skład, czy to inżynierii, właśnie chemii, czy rusznikarstwa. Można by gadać, gadać i gadać. Póki co rzućmy sobie okiem na system naszych postaci. Czasem jest to jedna postać, czasem dwie, które nie mogą zginąć, czasem więcej, które mogą zginąć, no ale oczywiście dobrze, żeby do tego nie doszło. Generalnie mamy ekwipunek, możemy bez straty punktów akcji przemieniać się między jedną bronią a drugą. Mamy dwa elementy użytkowe, przeróżnej maści, o przeróżnym zastosowaniu. Jeden element, powiedzmy, na składzie naszego ekwipunku trochę za mało, trochę na tym ubolewam. Mamy ekwipunek właśnie podzielony na wspomniane działy. Respekt, tak zwane szczęście, do tego zaraz sobie przejdziemy. Oczywiście życie, ruch, celność, obrona, wzrok, dary i przydatności.
to, co nas spotkało, to zostało na nas rzucone, to, co uzyskaliśmy, bądź bonusy wynikające z noszenia konkretnego ekwipunku. Tak, mamy też system tak zwanych kart. Oczywiście karty muszą być, pamiętamy starego, dobrego, starą, dobrą grę Outlaws, z której z kolei swego czasu był odcinek dedykowany sentymentalnie przez gry, gdzie tam kartami było wszystko opisane, nawet amunicja. Tu również nie mogło zabraknąć tego akcentu, moi drodzy. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, talie pięciu kart, gdzie możemy sobie nałożyć na siebie odpowiednie bonusy, żeby nie być gołosłownym, na przykład zadajmy obrażenia wrogom w zasięgu wzroku. Aktywowana umiejętność, na przykład wykrywanie pobliskich przeciwników, regeneracja w cieniu lub w mroku, więcej zadawanych obrażeń, gdy jesteśmy w słońcu na przykład, odbijamy pocisk od jednego lub kilku obiektów rykoszetowych naraz. Do rykoszetu sobie zaraz przejdziemy, bo to jest mega fajne nowum w tym wszystkim. No i każdego możemy wyposażać. Zdobywamy, kupujemy, generalnie bawimy się tematem. To tyle, żeby za bardzo was nie zanudzać. Zamykamy, kochani, eksplorujemy krater w tym momencie. I fajne jest to, że tu jest ogromny nacisk właśnie na taki element przygodowy. To znaczy wchodzimy gdzieś na teren jakiegoś takiego, no nie wiem, znaczka na mapie, tak? To sobie nazwijmy pionka, tak? Żetonu. I na przykład możemy poświęcić część pieniędzy, część zapasów, by coś odkryć, zaryzykować. Czasem no, efekt jest odwrotny od zamierzonego, na zasadzie, że o, pewnie komuś pomożemy, a tu nie, ktoś nas wykiwał, ktoś nas okantował na jakiś procent zysków, ktoś od nas odszedł, ktoś nas zdradził. Tu jest naprawdę, no, czuć ten bezwzględny klimat Dzikiego Zachodu, który jest nam doskonale znany z takich doskonałych filmów, na przykład jak Bez Przebaczenia, Young Guns 1 i 2, mój kochany film Tombstone, tak, 3.11 do Yumy. No tych filmów było mnóstwo. Teraz czekam. Django oczywiście kultowy, z tych takich świeższych. Teraz czekamy na kolejny, chyba ostatni film Quentina Tarantino, Nienawistna ósemka. Chyba tak się nazywa. Oczywiście polska wersja językowa, z napisami. Naprawdę ten program jest bardziej rozbudowany, niż wynikało to pierwotnie z informacji dostępnych, materiałów wideo, screenshotów i tak dalej. Dobra, względne oględziny, rozpoczynamy walkę, moi drodzy. As Delir drilled for the meteor, Trumorcliff's last letter reverberated in his mind. Trumorcliff thought his death was actually a rebirth through the meteor's power. Obviously, he had been insane, but what had he been trying to communicate? One thing was clear. Trumorcliff had renounced his old mind and embraced genius. The Pinkertons shouted. They spotted a horde of armed madmen. Turner's minions. Insane or not, Trumorcliff had known what must be done. Now it was Delir's turn. Moi drodzy, i tak wygląda generalnie zasadniczy ekran zabaw. On jest jakby podzielony w tym sektorze taktycznym na dwie fazy. Znaczy nie zawsze dochodzi do tej pierwszej fazy, to znaczy przemieszczania się. Troszeczkę jak w Desperadosie, możemy się przemieścić bez alarmowania przeciwników, omijać takich powiedzmy znanych z Komandosa powiedzmy pierścieni uwagi, tak? Ja to zawsze tak nazwałem. W Komandosach były to stożki, tu są pierścienie. Możemy zastraszyć na kilka tur, obejść, oflankować, coś przejąć. Dopiero potem zacząć zabawę na rewolwery albo nie. To zależy tylko i wyłącznie od nas. Generalnie mamy jakby dwa punkty akcji. Jeden podzielony na ruch w tym sektorze, albo jeśli nie chcemy przeznaczyć drugiego na walkę, przesunąć się po prostu dalej. Mamy też współczynnik tak zwanego fartu. Im jest go więcej, tym większe prawdopodobieństwo, że przeciwnik chybi. Jednak gdy chybi, to nam ten fart leci na dół. I vice versa. Na tej zasadzie. Ok. Tu mamy trzech. Tak? Dobra. Ja w takim razie przejdę sobie tu i przestawię bardzo dużo fajnych, interaktywnych elementów. Przestawimy sobie ten stół. Od 50% do 100% ochrony zmienimy, powiedzmy, nasze szanse na przeżycie. Tak. Naszego snajpera ze strzelbą przemieścimy właśnie kółeczkiem wyżej, żeby sobie... A stanął może tutaj.
Są przeróżne bronie, to nie jest tak, że są trzy sztuki, jest mnóstwo. Jest na przykład, nie wiem, karabin łańcuchowy, bębenkowe pistolety, bębenkowe karabiny, bębenkowe strzelby w ogóle naśród. No jest tego troszeczkę, jest w czym wybierać. Widzę, że tutaj powolutku czają się oponenci. Ten niech broni tego sektoru. Nie wiem, czy z tej strony będą atakować gnojki. Najwyżej potem już w trakcie zasadniczej zabawy się przemieszczę. Ale ja sobie pacnę na przykład tutaj. Okej. Mam tutaj możliwe 34%. No. Jeszcze się zastanowię. Jeszcze się zastanowię, ale okej, przejdźmy sobie do pasku. Normalny strzał, czasem jest strzał rozpryskowy, jeśli jest to broń śrutowa, czyli oczywiście w stożku ranimy wielu naraz. Tu są właśnie te nasze dodatkowe przedmioty. Tak, jakieś mroki śmierci, tutaj przeróżne kwestie. Mamy też możliwość rykoszetowania. Teraz nie mam punktów akcji, nie jestem w stanie tego wam zademonstrować. Może następnym razem, kiedy będzie taka opcja. Spróbujmy strzelić. To raczej nie wyjdzie, ale kto wie. O, proszę bardzo, nawet się udało. No i ta osoba przez to, że berwała, zyskała fart i będzie trudniejsza do trafienia następnym razem. O, pudło. Tu miałem 100% farta, także raczej to było do przewidzenia. Grafika to jest taki trochę cel shading, tak? Oczywiście izometria, klasyka. Trochę tych przeciwników będzie. Dobra, my tu mamy taki, patrzcie, pistolecik dosyć interesujący. I tak, ale zanim to nastąpi, pokażę wam ten rykoszet, tak? Musimy znaleźć tutaj przedmioty, od których możemy, powiedzmy się, no brak odpowiednich celów zasięgu. Na przykład jest tutaj jakiś, nie wiem, kowadło. Tutaj jest jakiś dzwon, możemy... A tu jest przeciwnik, tak? Czy możemy tak... Jep, jep, jep. Można tak zrobić. Bardzo fajne, bo to rozbudowie ulegają nasze możliwości taktyczne. Spróbujmy tego ubić. No może się da, 58%. To nie jest mało w tej grze. Ale jednak nie udało się. Tu mamy jakiegoś pewniaka. Ale może na razie go olejemy i kogoś bliższego ogarniemy. Na przykład tego, 100%. Pięknie. Padło. Nasz przyjaciel, tu jest ta babka. Tu jest on. Dajmy rozpryskowym. No, niestety. Nie udało się. Bardzo niedobrze. Tura przeciwnika. Jest taki posępny, ponury, mroczny klimat. To nie jest żadna jakaś taka sielanka. W żadnym wypadku. Znów poda się z nim, skupię potem, ale on niestety ma chyba jeden pocisk w magazynku. To jest ten ból. No nie wygląda to dobrze, wam powiem. Dlatego zrobimy tak. Tytoń. Poprawia celność. Tu też tylko tytoń. To nie, to nam nic nie da. Przeładuję. Tego ubimy. Dobra. Padło. Tu jest ten ziomek. No załatwmy go już, no bez jaj, no. Ja pierdzielę, no. No tak. Gra nie jest prosta, to od razu mówię. Tu nie ma jaj. Spróbujmy. A, oberwał. Nawet nieźle. I to jest ten szeryf. Dobra, weźmy sobie na niego priorytet. W kogo będzie łoił? No, już jest na wykończeniu gościu. Ta dosyć daleko podeszła, ale nie będzie strzelać. Ten też nie. No ten nie ma jak, chyba że... Co on robi? Tu kolejni. No musimy wytrzymać te 8 tur. Misje dotyczą różnych rzeczy. Albo znalezienia klucza, uwolnienia kogoś, albo eskorty, albo obrony, wytrzymania, albo zdobycia w określonym czasie jakichś dokumentów, powrotu do bezpiecznej strefy. Kto grał w XCOMy, przepraszam, ogarnie temat bezproblemowo.
Cholery, ja bym nie chciał ich stracić. Nie, to się nam nie przyda. Dobra, to skoro mamy zginąć, to poślijmy na tamten świat szeryfa Turnera. I niech będzie. Brak amunicji, aha, o jest. I dupa, i wycelowanie już nam nie pyknie. Bo to 2 punkty kosztuje i ja pierdzielę. Chociaż nie. No nic, wóz albo przewóz, ryzykujemy. Ja pierdzielę, no tak, no. Z tamtym się już możemy pożegnać. Zabijemy go kiedyś? Obrażenia 1. Nie ma opcji, jeszcze muszę przeładować. A dlaczego takie słabiutkie obrażenia? Eliksir zdrowia, no nic, to nie ma rady. O, zrobiłem to specjalnie, żeby wam pokazać właśnie, że też możemy wejść na czyjś sektor. I możemy zostać przez to przeatakowani bardzo brzydko. Myślałem, że jak się wysunę do przodu, to na sobie skupię agro, ale cały czas walą właśnie w mojego snajpera, który niestety ginie w tym momencie. Ale poglądowo. Ignacy bardzo fajnie ogarnia tą serię u siebie na kanale, no i wiadomo, co turowe to jego. Dlatego się tak doskonale dogadujemy właśnie, ja też ubóstwiam turowe elementy. Właśnie, chcę sprawdzić, czy mamy tutaj coś, w co moglibyśmy uderzyć rykoszetem, no ale niestety nie widzę niczego takiego w tym momencie w zasięgu. No niestety, znów się nie udało. On tu ma ten swój zasięg. Wjadę tu, mam dużo punktów zdrowia. Tutaj 2, potwierdzamy. Dobra, ten ginie. Niedobrze. Tutaj ta baba ze strzelbą cały czas. No nie pomaga. Dobra. A, no tak, musimy przeładować. Normalnie moglibyśmy w to i gdzieś tam dalej. Tu nie ma takiej możliwości. Nie jestem w stanie tutaj niczego zrobić. Zażyję eliksir zdrowia. Nim zajmę się potem. Tu też muszę przeładować. Może się uda tą babę ustrzelić. Jest na to szansa. Pięknie, padła. Nie oflankuje nam w tym. Okej, ten dobrze, wysunął się do przodu. Czy dobrze się wcześniej uleczyłem. Oczywiście mamy misje główne, misje poboczne. Tu by się przydał jakiś granat. Nie ukrywam. Się też udało trochę na farta.
Ten jest całkowicie skryty. Nie mogę. Ale zrobimy w takim razie coś innego. Tu się przesunę. Nie. Tu nie przejdzie. No to żeby cokolwiek zostało, to... Dobra. Okej. Okej. Jeszcze dwie tury. Może się uda. Ja tutaj kozaczyć nie będę. Najwyżej przejdę tędy. W końcu mam strzelbę, nie pistolet. Na tego gada jest tutaj szansa. Oż ty w życiu. Niedobrze. Nie mam żadnej osłony. Natomiast ja to prywatnie powtórzę, bo ja nigdy nie robię tak, że giną mi wszyscy. Ale chcę wam przede wszystkim poopisywać temacik. Dobra. Czy ten cholerny rykoszet się uda? Brak odpowiednich celów w zasięgu. Dlaczego ja wam nie wierzę? Bo mamy przecież to. Myślałem, że zrobię tak. Ciul i ciul. A tu widzę, że nie ma takiej w ogóle sposobności. A to nie ma rady. Wóz albo przewóz. Dziwne, a przecież to spokojnie, nawet jest zaznaczone, że można w to walnąć. Mogę 80 farta. Fart jest jakby taką ilością punktów potrzebną do wykonywania niektórych umiejętności. Taka trochę mana na tej zasadzie. Albo punkty umiejętności, albo ogólnie punkty dodatkowy rząd punktów akcji. Dobra, to spieprzyłem po całości, on na pewno go nie ustrzelił. Wow! Oż ty w życiu! Nie wiem jakim cudem, ale się udało. No tak, tylko pytanie czy ja teraz przeżyję, bo żeby tego dokonać, ja musiałem się wysunąć. No i tyle, bo tamci już nie mają nawet jak podejść. A ty skąd babo! Nieważne. Udać się... udało. Okej, no i tutaj musimy się... udać. Ja specjalnie ich wyposażyłem przed nagrywką w granaty i elementy leczące. A tu mam jakieś kurwa zielsko tylko poprawiające celność. No przecież to jest jakaś parodia, no. Przecież zginę, no tutaj to... Jak? No 4 punkty życia, no może jak się będę kitrał, no nie wiem, no. Jeszcze nie mam amunicji, nie jasne, po co? Dobra, to może ten pomoże. Dobra, skupię, może na nim agro, chociaż wątpię. To nie zawsze działa w ten sposób, jeszcze 3 punkty. Ojejku, dupa. No. A ich cały czas przybywa. Z każdej strony. Ten walnie tego. O, jakimś cudem się udało. Ci tam z góry. No może akurat tu nie trafią. No bez jaj. No. No ale są emocje. Nie można powiedzieć. Fartu trochę zleciało. Tym to ja nawet nie będę atakował, tylko będę się po prostu ewakuował, żeby go nie stracić. Bo tu nie ma czegoś takiego, że jakiś
tu nie ma jakby punktów doświadczenia na tej zasadzie, że im więcej zabiję, tym więcej będę miał punktów, to się podwyższę. Nie, to wszystko skupia się właśnie na tych kartach dających nam dostęp do umiejętności, bądź poprzez ich założenie daje jakiś boost do konkretnych statystyk, no i wyposażenie. I tyle. Dobra. O, to ty miałeś bombę z gwoździami, ale okej. To się przyda, zaczepnie. Ten pad, ten w ogóle nie wie, co się z nim stało. Eliksir zdrowia. Złoty pocisk 50 farta nie styknie. No ale okej, będę go osłaniał. Oni będą pewnie tutaj szturmować. Pięć punktów zdrowia. Taki niemały koks. Czy ten będzie strzelał, czy wszystkie swoje punkty wykorzystali ruchu na sprint pod moje pozycje? Zaraz się przekonamy. Dobra, nieważne, ty jesteś priorytetem. Nie. Tu rykoszetem nie walnę. Nie. Złoty pocisk. No jest tego dużo, tak? Pukawek jest dużo, umiejętności jest całkiem sporo. Misja zakończona, moi drodzy. Nie wiem, czy to nie jest koniec rozdziału w ogóle. Fajnie, że są opisane cały ten świat, lore, wiedza na temat tamtych czasów, co jak się nazywało, co jak działało, jak społeczeństwa w tamtych czasach Dzikiego Zachodu żyły, jest tutaj opisane. Także research był dobry pod kątem konstrukcji tej narracji, tego tła fabularnego. No i fajny patent, fajne rozmaicenie pod kątem no tej dark fantasy, jakby nie było. No i tak jak mówię, nie wiem, czy po drodze jeszcze znajdziemy coś, co mogłoby być jakoś tam dodatkowo interaktywne w tym wszystkim. Ale możemy przeznaczyć jakieś części naprawcze, żeby coś ulepszyć, coś zbudować, co może w przyszłości zaowocować fajnym bonusem, bądź w czasie rzeczywistym fajną nagrodą. Ktoś na przykład... Połowę swojego hajsu miałem wydać na zbudowanie czegoś, co wydało mi się na początku kompletnie niepotrzebne. Ale zaryzykowałem. Minęło z 20 tur i potem uratowało mi to życie, że tam zbudowałem jakiś tunel i mogłem się wydostać z obleganego jakiegoś miejsca. Wszędzie gdzieś możemy handlować, oczywiście gotówka jest tutaj główną walutą. Przeróżne rzeczy. Zresztą pokażę wam warsztacik. Tak. No i tu mamy przeróżne rzeczy. O, proszę bardzo, strzelba łańcuchowa, śrutówka rewolwerowa, obrotowy rewolwer, strzelba na słonie, pierścień z rewolwerem, pistolet Dagfat, strzelba rewolwerowa. Jest też taki pistolet, on się bodajże nazywa... Nie wiem, czy tutaj to znajdziemy. As w rękawie chyba. Ale wszystkie te takie patenty, które kojarzymy z filmów, generalnie się tutaj znajdują. Cierfunciak. Ja teraz już go nie znajdę, ale generalnie wiadomo, o co chodzi, na takiej jakby harmonijce wysuwany z rękawa taki mały pistolecik. Jak w Desperados, ale z kolei w filmie, prawda? Zobaczmy, dobra, laboratorium. Sprawdźmy to. Fajne są sylwetki psychologiczne tych ludzi. Każdy ma jakąś swoją historię, jakieś tam, nie wiem, traumy, obawy, kompleksy, nadzieje, ambicje. Bardzo okej. Tu znów musimy się przygotować do walki. Perseni przeżyli, trochę rani, ale jest okej. Dobra, ty masz to. To jest całkiem dobra. Bardzo okej. 5 na 9, znaczy 5 w sensie 5 obrażeń, 9 w magazynku.
Ten pistolet nie położył mnie na kolana. On ma zasięg bezpośredni. Ale ma 6. Najwyżej walimy sobie potrójną śrutówkę. Czemu nie? Rewolwer 5-5. To też jest jakiś pomysł. Strzelba na słonie. Też jest bardzo fajny gwarant. Złota krucica, proszę bardzo. Pieprzniczka 5-6. Pieprzniczka jest dobrym pistoletem, wam powiem. To jest dobry pistolet. 5-6. A tu 6-4, no. Ale bezpośredni, bardzo blisko trzeba być. Wezmę tą pieprzniczkę. Nie ma problemu. Mogę zawsze dorzucić po 2 pukawki na wszelki wypadek, tak? To nie ma tutaj najmniejszego problemu. Tak, na wszelki wypadek. Hop, 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 hop. Tutaj okej. Okay. No, przywraca wszystkie punkty życia. Jakoś tego ostatnio nie odnotowałem, przyznam się szczerze. Ruch, kamizelka kuloodporna. Niestety to tylko ta jedna rzecz może być aktualnie. No i nic z tym nie zrobimy. Ale mamy tutaj, kurde, bombę, która fajnie wygląda. To się może przydać. Mam 3 sztuki tej bomby. Okej, okay, eliksir zdrowia. No też się może temu panu przydać. Kamizelka kuloodporna. Dla pana, żeby nie został pan z niczym, tak? Ogranicza ruch ten. Ekran kart. Czy jakieś doszły? Doszły 2 karty, moi drodzy. To dajmy w takim razie tak. Dajmy tak. Ludzkie mięso by uzyskać siły i zdrowie. No właśnie, to jest ten poziom mroku na tej zasadzie. To jest bardzo fajna statystyka. Wymiana punktów. No to generalnie klątwa... Okej, okay, to jest fajne. Loteria, tak? Różne sekwencje, różne kombosy ustawienia tych kart. No, proponują kreację odmiennych taktyk. Ale to i tak bardzo dużo zależy od rodzaju, charakteru misji, celów głównych, pobocznych. It might kill them. Either way, it would stop them. Okej. Okay. Oczywiście Salomon wszystko tutaj musi biedny robić sam. No ale okej. Okay. Przejdźmy. Zapewnijmy mu jakieś wsparcie. Solomon restored partial power, but not enough to start the device. Dobra. Postawiajmy w obronę te stoły na wszelki wypadek. Tak. Tutaj tak samo. Analogicznie. Dobra. Ciebie wyślemy, byś Salomonowi pomógł. Ale też zabunkruj tutaj temacik. Dobra. Gnojki już czatują. Czyli co, atakują stąd, czyli frontalnie. Trochę nierozważnie tak na pałę. Ale zobaczymy. Niedobrze. Ta już się tutaj przestrzeliła. Pytanie, jak to obejdą. No nie wierzę po prostu. No ale nic. Long shortcik, to niech będzie long. Dobra, ci tutaj nic nie zrobią. Możemy sobie oczywiście tutaj obracać wszystko. Dobra, kolejna dźwignia aktywowana. Ciebie puścimy tak za Salomonem, żebyś
już wyprzedził. Dobra. Szkoda, że ty niczego nie widzisz. Chociaż bomba z prochem wygląda pysznie. Dobra, przejdźmy tutaj. Tu już kogoś widzimy. Postarajmy się strzelić drania. Siadło, ale nie maksymalnie. Ach! Dobrze. Ci zwąchali nas w tym sektorze. Tutaj pudło. Ci z tyłu atakują. Też pudło, dobrze. Chociaż się prosi o wesoły granacik. Ujej! Pytanie, czy temu akurat go dałem? Pudło. Dobrze. Okej, ten wchodzi. Nie do końca rozważnie. Ci tutaj weź nie wejdą. Tych dźwigni jest więcej niż potrzeba, to mi się podoba. Ale sprawdźmy, czy ja mogę tutaj rzucić tą... Nie, ale to kosztuje jedną gwiazdkę. To zróbmy tak. To będzie trochę ryzykowne. Ale byłoby uroczo, gdyby wypaliło. No. Okej, krwawią. No tak. Dobra. Kolejny tutaj odstrzelony. Możemy dać oczywiście serię strzałów, tak na wszelki wypadek. Na przykład tutaj. A! Koniec, elegancko. Jakoś powolutku dajemy radę. Dobra. Jeszcze dwie. Która przeciwnika. Oni już tutaj trochę poobrywali. Okej. Za trzy punkty. No, jestem ciekaw. Jeszcze do przeżycia. Dobra, no i pora na naszych. Okej. Wrócimy. Wrócimy tamtą stroną. A nie, tu jest jeszcze jedna wajcha. To ogarnijmy ją. Bardzo dobrze. Jeszcze mamy jeden punkcik. Czy złoty pocisk... spróbujmy. Tamtego wycofaliśmy. O Jezu, jak to pizdło elegancko. Dobrze. Teraz tak. Tu są ci dwaj kawalarze. Ja mam dosyć dużo zdrowia. Ja sobie przejdę tu. W końcu mam strzelbę. Mam pocisk? Tak. Elegancko. Łatwiejszy będzie powrót. Dobra, my sobie stańmy tutaj. Żeby zabezpieczyć dotarcie na to miejsce. Ja też sobie po prostu stanę przed oknem. Dobra. Tutaj chyba nie ma sensu co chojraczyć, no chyba, że zrobię coś takiego. Ale to myślałem, że tu jest jakaś szyba. I że na tego będę miał dobry widok. Nie? No dobra. To nieważne w takim razie. Wycofujemy się stąd. No to było otwarte. Bo wcześniej na terenie tej mapy grałem i one były zamknięte, czyli nie można było ich otworzyć. Oj, niedobrze.
bardzo niedobrze to wygląda. A jak inni? Innych szansę na strzał? Zaryzykujmy. Brak amunicji. No ja się po prostu... Dobra. Nieważne. Ważne, żeby... Co ona dokładnie robi, ta bomba? Na kogo ty masz większą szansę? No Wani, 52 to nie jest super mało, no. Kurde, ale tylko za jeden. Tumbercliff, to w ogóle jest jakiś, kurde... To jest jakiś koksiarz w ogóle. Nie? No dobra, to zrobimy inaczej. Za mało, jak to? O, dobra. 27, dupa. Nie. To nie było rozważne. Ale tym powinniśmy sobie poradzić. Na spokojnie. Dokładnie tak. Elegancko. No był jakiś mocniejszy bosiak w tym całym układzie. Dobrze, że się udało. No i teraz co tu wybrać? Ty się nawet nie ruszaj. Nie będzie fajnie, jak padniesz. Tak, tu na pewno musimy sobie przeładować. Tak. No i nie, to nie przejdzie. Muszę częściej mówić, że coś nie przejdzie. Zauważyłem. Przeładować. Kurde, to nie przejdzie, to nie przejdzie. Aj, jednak nie przeszło. To nie było najbardziej rozważne na świecie. Ale padł, dobrze. Tu mamy temacik. Dosyć fajnie zabezpieczony. Dobra, to przejdźmy tędy. No właśnie, raczej droga wolna. Przestawmy tą maszynę. Solomon restored full power. The machine came to life on its own. Suddenly a blinding flash suffused the battlefield along with a thunderous blast. The power of the meteor, now inverted, invaded every mind in the area. All in the vicinity were cleansed of madness. But in its place, only blanks remained. Some awoke as from a bad dream, others stared emptily, several dropped dead. Over the next few weeks, Pinkertons appeared by the dozen to help rebuild the town. The crisis was over. Delir vowed to protect the machine until it was needed again. Kochani, dziękuję wam przeserdecznie za zapoznanie się z materiałem. Mile widziany palec w górę, jeśli wam się temat podobał. Mi się gra podobała. Mi się gra bardzo podoba. Znaczy i takiej kibicowałem jak może rzetelnie, nierzetelnie każdej polskiej produkcji, która ostatnich 2 lat ma cudowną pasę i kolejnym na to dowodem właśnie jest gra Hard West, która czerpie z różnych mechanik, z różnych klimatów, z różnych gier, ale dodaje też uczciwie coś od siebie, tworząc bardzo klimatyczną, wciągającą i wymagającą hybrydę.
polecam serdecznie. Patryk Rojewski, Longshorcik, Roy Playing Games. Dzięki za uwagę, serdeczna tarcza, trzymajcie się. Bang! Headshot.